Marek Kruszwil, dzień dobry. Siema, witam, co tam słychać w ogóle? Pamiętam Ciebie jako takiego profesjonalnego dziennikarza, bo pamiętam, że byłeś jako jedyny u nas na Cage'u. Tak, byłem kiedyś, tak. Jedyny dziennikarz, także Ciebie będę pamiętał do końca życia. Cieszę się, a ja pamiętam, jak wyciągnąłeś papierosy przed ważeniem i paliłeś, czy przed treningiem medialnym i paliłeś papierosy i tak mi utkwiło w głowie i wyciągnąłeś z kieszeni trenera. Chodzi o walkę z minimajkiem. Dokładnie. Z Karłem, tak? No rzecz, nie było takiej sytuacji. No dobra, nie było. To coś mi się przewidziało. Słuchaj, no właśnie, to jest profesjonalizm. Jak podsumujesz dzisiaj konferencję Prime 3? Wiesz co, czekam na galę, bo po prostu nie wiem, co się stało z Kosakowskim. Dziwne to było, jakby... Znaczy, kamerzysta jest obstrany, tak? On wie, że jak go Kosakowski nie wyjaśni w końcu, to zaraz kolejny jest bagietka. Także widać, siedział tam ze strony, tylko nie rozumiem, czemu Kosakowski tak trochę cicho siedział, chociaż uważam, że Kosakowski ma ogromne szanse. Przecież, ale dostał lekcję pokory też ostatnio, no przegrana jednak z Jasiem Kapelą. Gdzieś tam, on sam powiedział, bo ja rozmawiałem z nim dzisiaj i powiedział, że to była lekcja pokory. Powiem tak, jeżeli chodzi o kontuzję kamerzysty, całkowicie myślę, że to dyskwalifikuje kamerzystę i to będzie dla Kosakowskiego jak zabawa z dzieckiem. Nie wiem, czy on jest po prostu tego świadomy, czy rzeczywiście ma gdzieś z tyłu głowy tą przegraną. W każdym razie no ja czekam, aż w końcu kamerzysta przegra, nie? Bo wygrał ze mną, nieuczciwie bardzo, źle się zachował. Dlatego no będę czekał po prostu. Jakie są wasze relacje? Bo ostatnio byliście w projekcie Live Game i widać było, że jakąś tam komitywę macie. Jak ty w ogóle do niego się odnosisz? To są tylko biznesy, a prywatnie się nie lubicie? Wiesz co, my po prostu razem content robimy na YouTube'a. Prywatnie nie spędzamy ze sobą czasu. Ja za nim nie przepadam, tylko z czystego szacunku do naszych widzów i widząc, jakie są efekty tego naszego wspólnego kontentu, dalej to postanowiłem kontynuować. Natomiast no, przyjaciółmi nie jesteśmy, on się zachowuje dalej bardzo nieelegancko. Zresztą ja sobie zbieram jakieś tam materiały na niego i po prostu będzie musiał koniec końców ponieść odpowiedzialność, bo ostatnio też niefajnie się zachował w stosunku do mojej dziewczyny na przykład. Także dalej, jeżeli chodzi o kamerzystę, on robi krzywą akcję. No, ona też gdzieś pomagała chyba przy tym projekcie, czy się mylę? Przy Live Game'ie? Tak. Tak. Też gdzieś tam była i właśnie przez tego Live Game'a teraz kamerzysta jest właśnie z moją byłą dziewczyną, nie? I ty i on związaliście się częściowo tutaj z Prime'em, czy ty jesteś dzisiaj tylko gościnnie? Ja jestem akurat tylko gościnnie, przyjechałem sobie nagrać filmik, popatrzeć, co się dzieje i tyle. A jak twoje dalsze projekty, bo tak, były projekty disco-polowe, tak można powiedzieć muzyczne. Teraz ostatnio gdzieś właśnie zobaczyłem ciebie w Live Game'ie. Co w ogóle w tej chwili w twoim zawodowym życiu się dzieje? Wiesz co, dalej coś internetowo działam, dalej działam z muzyką. Ostatnio sprzedałem platynową płytę, robiłem bardzo mocne fity z innymi znanymi disco-polowcami ze świata. Naprawdę bardzo mocne amerykańskie nazwiska tam były na tej płycie. Zresztą sprzedała się w ilości 150 tysięcy. Także z muzyką coś tam sobie działam. Są plany na kolejne jakieś tam projekty, które będą w pay-per-view. Mamy pomysł, żeby zorganizować coś takiego, gdzie jakby uczestnicy rzeczywiście będą siebie zabijać nawzajem. Także dalej działamy. A z Colim też tutaj udziela się muzycznie, nie rozmawiałeś z nim, żeby zrobić coś wspólnego? Wiesz co, ja celuję wyżej, chociaż z Colim szanuję go za to, że opluł kamerzystę na wywiadzie w Oktagonie i że też chcę mu dać pysk, to za to go oczywiście szanuję, natomiast ja celuję wyżej, oczywiście z Colim w porządku, tak jak powiedziałem, ale to nie jest moja liga, nie? Ale ja mówię o muzycznej warstwie tutaj, nie gdzieś nie rozmawialiście, że może jakiś wspólny utwór muzyczny? No właśnie mówię, to, o tym mówisz, to, nie, tak? to nie jest mój poziom, ja mierzę znacznie wyżej. Z Colim działa sobie akurat na terenie Polski, ja uważam, że jestem
artystą światowej sławy, także no muszę iść. Będziesz. Nie, ja jestem. Ja poważnie mówię. Sprzedałem ostatnio 150 tysięcy płyt ponad. Gdzie głównie się sprzedaje twoja płyta? W Polsce czy poza Polską też gdzieś? Jeżeli chodzi o jakieś dokładne statystyki, to jest porozrzucane, tak? To jest taka. Moja muzyka teraz jest taka bardzo uniwersalna. Są pomieszane różne języki, troszeczkę po hiszpańsku, także to dociera do odbiorców z Ameryki Południowej, więc jakoś idzie, nie? Kubańczyk Ochroniarz to też kiedyś wasza ekipa była i też muzycznie bardzo, bardzo dobrze sobie radził. Ty tam zaglądasz czasem, co się dzieje z dawnymi kolegami? Tak, oczywiście. Co prawda z Kubańczykiem nie miałem kontaktu przez dłuższy czas, natomiast cały czas śledzę, jak to tam u niego wygląda, słucham kawałków, bardzo mi się podobają, prywatnie mogę powiedzieć, także jak najbardziej życzę Kubańczykowi jak najlepiej. A w walce w ogóle myślisz jeszcze o walkach, o tym, żeby wystąpić, żeby może z kimś wejść w konflikt albo powiedzmy, żeby ten konflikt się rozgrzał, jeśli postawią ci jakiegoś rywala przed tobą? Wiesz co, ja proponowałem Prime'owi nawet, żeby zrobić walkę, bo rzeczywiście z jednym takim małym śmieciem mam konflikt i to poważny. Pewnie moi widzowie będą wiedzieli, o kogo chodzi. Także jeżeli udałoby się doprowadzić do takiej walki, to... Na sinie, a mógłbyś powiedzieć? Czy mógłbym powiedzieć? No w sumie mógłbym powiedzieć. Kojarzysz Big Jacka? Tak, oczywiście. No generalnie, no znowu to by była walka z Karłem. Niskorosłym. No z Karłem, tak? On akurat lubi, jak się na niego mówi Karzeł. Chociaż ja go bardzo nie lubię. No generalnie no my mamy taki prawdziwy ze sobą konflikt. Na za dużo sobie po prostu pozwalał. Szkoda, że musi być to kolejna walka z Karłem, ale nie wiem, to jest dziwne, że po prostu taki mały śmieć, 1,30 m kozaczy do mnie, a ja go mam na strzałę, nie? Co, będzie ta walka? W ogóle jest szansa na to, żeby ktoś zrealizował i podjął się takiego pojedynku? No ja bym chciał ewentualnie. Bo ty trochę dojrzałeś też jako mężczyzna, już nie wyglądasz tak jak pamiętam taki cherubinek troszeczkę jakiś czas temu, kiedy występowałeś i walczyłeś z Minimajkiem, byłeś takim jeszcze drobniejszym chłopakiem, tak mi się przynajmniej wydaje. No w tej chwili jesteś dojrzałym facetem, no to widać na pierwszy rzut oka. No tak, ja od 4 lat pracuję nad swoją sylwetką, od 4 lat trenuję sztuki walki, także... Ale nie przeszkadzaj mi teraz. Ale ja teraz z kimś rozmawiam, tak? A ja mam w dupie twoją sekundę. Dobra, możemy kontynuować. Dosłownie na sekundę. To już jego decyzja. No to ty przyjdź do mnie. Dobra, możemy. Tak, możemy skierować kamerę, będziemy tutaj. Dobra. Jest pytanie do ciebie. Czy jesteś na wyższym poziomie niż Kosakowski? Czy ja jestem na wyższym poziomie niż Kosakowski? Szczerze mówiąc, liczę na to, że Kosakowski cię najebie. Czyli mówisz, że jesteś na niższym poziomie niż Kosakowski? Na to by wychodziło. Ja w Kosakowskiego kibicuję Kosakowskiemu. Staram się ciebie wyprowadzić z równowagi, zniszczyć czy co? Czy podbić swoją wartość tam w wywiadzie? Nie wiem, musiałbym obejrzeć wywiad, to takie wyrwane z kontekstu, no ale no rzeczywiście życzę Kosakowskiemu jak najlepiej, no i to jest logiczne, że skoro Kosakowski miałby z nim wygrać, to Kamerzysta wygrał ze mną, no to logiczne jest to, że jestem gorszy od Kosakowskiego, tak? No, ale wracając, no ja jestem cały czas... Trudna konstrukcja, próbuję to przewinąć sobie. No bo ja nie mogę mu powiedzieć, że jestem lepszy od Kosakowskiego, gdzie ja kibicuję Kosakowskiemu, żeby wygrał z Kamerzystą na tej walce, która będzie 1 października chyba, więc no siłą rzeczy no muszę powiedzieć, że jestem słabszy. Marku, to ile razy tak tygodniowo odwiedzasz salę treningową trenera Marka? O to rozumiem, bo cały czas trenerem Markiem jesteś, tak? Wiesz, staram się codziennie. Staram się codziennie, czasem nawet się zarząd 2 treningi, ewentualnie tak jak dzisiaj na przykład jestem na wyjeździe, to też sobie tutaj jakiś trening zrobię, a jeżeli nie zrobię, no to na przykład następny dzień robię 2 albo 3 treningi, ewentualnie pod rząd 3 godzinki sobie zrobię, jednak staram się trzymać tą dyscyplinę. To czekamy na efekty, mam nadzieję, że do któregoś z pojedynków dojdzie, może akurat znajdzie się w między
międzyczasie jakiś konflikt z kamerzystą, rewanż w ogóle wchodzi w grę kiedyś? No jeżeli byłaby taka możliwość, to tak, bo walka generalnie była oszukana. Kamerzysta zbyt szybko rozpoczął walkę, no i nie wiem, jak dla mnie to była walka do jednej bramki, tak? Wygrał, bo wygrał, no nieuczciwie, także myślę, że jak najbardziej, może nie na gali, ale gdzieś ten rewanż musiałby się odbyć, nie? Bo to jest niemożliwe, gdzie ja tyle lat trenuję, żeby taki jakiś leszcz podszedł do mnie. Ewidentnie to musiało być oszukane, nie? Pozostaje mi tylko co? Życzyć Ci powodzenia w treningach, czekać na kolejne Twoje pojedynki być może, no i czekać na galę Prime 3. Mam nadzieję, że trzymasz kciuki tutaj za rozwój rynku freakfightowego w Polsce. Świetna gala Fame MMA 15, szykuje się gala High League. Fame 15? Świetna? No ja uważam, że tak. Nie? Nie podoba Ci się żadna walka? To jest bombla. Czemu? No bombla, federacja. No bombla. A my go nie lubimy. No tak, ale to nie przekreśla chyba tego, że robią dobrą robotę i robią dobre walki, dobre zestawienia. No chyba parę walki jednak tam mogło się podobać. Ksajo chociażby z Konopskim, Linkiewicz kontra Lil Masti. Czemu nie? Znaczy, jeżeli chodzi o walki, jeżeli one byłyby na przykład na Prime, to super, nie? Tylko ja jak to ostatnio oglądałem, sobie gdzieś tam znalazłem na internecie, no to z tyłu głowy zawsze mam to, że jednak taki zły człowiek jak Bombel to organizuje i to całkowicie u mnie dyskwalifikuje tą federację. Czemu jest zły twoim zdaniem? Wiesz co, wielokrotnie fałszywie się zachował, nawet ostatnio była jakaś akcja z biletami, cały czas próbuje się wykłócać, nawet z tym kamerzystą, tutaj akurat muszę poprzeć kamerzystę, jakieś dramy na Instagramie robili, on na niego coś na tych swoich aferkach gadał, no generalnie dużo farmazonów opowiada i w wielu rzeczach nie ma racji, no i po prostu go nie lubię, nie? Ale taki jest internet, to chyba też gdzieś trzeba puszczać mimo uszu część rzeczy i brać przez palce, jeśli chodzi, traktować przez palce, jeśli chodzi o internet, czy nie, czy wy tak śmiertelnie poważnie, ktoś tam coś napisze i już wtedy... Znaczy Bombel naprawdę jest fałszywcem, mieliśmy wielokrotnie okazję, może nie wielokrotnie, 3-4 razy mieliśmy okazję z nim jakąś tam współpracę podjąć i zawsze kiedy zobaczył... Przyłożyliście wydatnie rękę do rozwoju tej organizacji na początku przecież, tak? Ale już nie zwracając na to uwagi, ja przypominam sobie chociażby była kiedyś taka sytuacja, dokładnie już nie pamiętam, bo rzeczywiście było bardzo dawno temu, chyba 5 lat temu, gdzieś tam z Boxdelem rozmawialiśmy, mieliśmy super kontakt, a on jak gdyby nigdy nic wypuścił na nas materiał. No generalnie bardzo fałszywy człowiek, bardzo patrzy tylko i wyłącznie na swoje korzyści i no, nie jest w żaden sposób ludzki, nie? Brakuje mu po prostu takich cech człowieka. Nie ma serca, jest po prostu fałszywcem. Wiele razy się przejechaliśmy na nim. Najpierw normalnie potrafi rozmawiać, jeżeli czegoś chce, a później jak gdzieś indziej jakiś profit dla siebie zobaczy, no to bez problemu na drugą osobę coś nagada, nie? Taki jest internet. Mam czasami wrażenie, że tak się dzieje w tego typu produkcjach. Absolutnie nie. Są osoby, z którymi normalnie można porozmawiać. Wiadomo, zdarzają się kłótnie, ale no wiesz, akurat jeżeli chodzi o Boxdela, to boli mnie to, że normalnie jak youtuberzy nagrywaliśmy kiedyś jakieś filmiki, nawet na tych ich fejmach, a on po prostu jakby... zachował się takie, jak, a nie inaczej, że teraz po prostu na nas różne farmazony w internecie opowiada. Także to akurat jest cecha typowo Boxdela. Normalni ludzie się tak nie zachowują jak on. Dobrze, dziękuję bardzo za wywiad. Życzę powodzenia i mam nadzieję, że zobaczymy Cię jeszcze w placu.